Jakim sekretem możesz podzielić się wyłącznie anonimowo w internecie? Mój ostatni związek zakończył się w momencie, w którym dowiedziałem się, że moja była już dziewczyna sypia z własnym ojcem. Niestety nie mogę się podzielić soczystymi szczegółami, ponieważ ktoś mógłby ich rozpoznać, ale chcę tylko powiedzieć, że nic na to nie wskazywało. Nie całowali się w usta, ani nie robili nic, co ostatecznie mogłoby zostać zbagatelizowane i uznane za europejski zwyczaj. Tak właściwie to nigdy też nie nakryłem ich na żadnych igraszkach łóżkowych. Dowód zdrady mojej ex czekał na mnie w najbardziej oczywistym miejscu na ziemi – smartfonie. To przeze mnie mój kuzyn jest upośledzony umysłowo. Gdy mieliśmy 7 lat, dziadek kupił nam rowery górskie. Postanowiliśmy więc zbudować amatorski tor przeszkód w lesie, co zajęło nam całe wakacje. Celowo zawiesiłem gałąź na poziomie głowy, abyśmy mogli robić kozackie uniki. Była niesamowicie ciężka, ale jakimś cudem udało mi się ją umieścić pomiędzy dwoma drzewami. Jako że od zawsze byłem bojdupą, na pierwszy ogień poszedł mój kuzyn. Oczywiście nie pomyśleliśmy o założeniu kasków, jak na głupie dzieciaki przystało. Krzyknąłem, żeby się schylił, ale nie zdążył zareagować. Uderzył w gałąź, odrzuciło go do tyłu i z całej siły przywalił tyłem głowy o ziemię. Powiedziałem wszystkim, że to był zwykły wypadek. Po całym zajściu dziadek sprzedał rowery, a mój kontakt z kuzynem został ograniczony do minimum. To feralne zdarzenie miało miejsce prawie 25 lat temu. Widujemy się w każde święta i szczerze mówiąc, serce łamie mi się na jego widok. Siedzi na wózku inwalidzkim i jest karmiony łyżeczką przez mamę. Nie umie mówić, a jego ulubionym i jedynym zajęciem jest rysowanie śmiesznych kształtów. Najprawdopodobniej nie pamięta, co się stało tamtego dnia i szczerze wątpię, że w ogóle mnie rozpoznaje. Niemniej chętnie cofnąłbym się w czasie. Okropnie żałuję tego, co zrobiłem i będzie mnie to prześladować do końca moich dni. Ten sekret moja matka postanowiła powierzyć mojej dziewczynie, nie spodziewając się, że prawda i tak prędzej czy później wyjdzie na jaw. Dowiedziałem się o tym miesiąc temu, a nadal nie mogę się pozbierać. Mój ojciec odebrał sobie życie 2 dni przed świętami. Ja sam miałem wtedy 2 lata i nie za bardzo rozumiałem całą sytuację. Kiedy dojrzałem, zacząłem zastanawiać się, dlaczego ojciec postąpił tak, a nie inaczej. I w końcu po 22 latach się dowiedziałem. Okazało się, że matka notorycznie zdradzała tatę z moim obecnym ojczymem. Groziła mu też, że od niego odejdzie i zabierze mnie ze sobą. Ojciec został postawiony pod ścianą i uznał samobójstwo za jedyne słuszne rozwiązanie. Zrobił to w pracy po godzinach, jako że nie miał nawet gdzie się podziać. Zawsze myślałem, że fakt, iż moje drugie imię pokrywa się z imieniem ojczyma, jest czystym przypadkiem. Nawet nie przypominam sobie, żeby uczestniczył w moim życiu aż do późnego dzieciństwa. 3 dni po samobójstwie taty matka dowiedziała się, że znowu jest w ciąży. Prawda jest taka, że od zawsze czułem jakiś niesmak do ojczyma, bo spalił wszystkie zdjęcia, jakie pozostały mi po ojcu. Przy okazji wcale go nie przypominam i nadal nie skonfrontowałem matki z całą tą sytuacją. Nieco ponad 3 miesiące temu moja narzeczona, z którą spędziłem 15 lat, zginęła w wypadku samochodowym 3000 km od naszego miejsca zamieszkania. Nie zostało mi już dosłownie nic. Za każdym razem, kiedy widzę kogoś szczęśliwego, mam ochotę strzelić sobie w łeb. Nie jestem w stanie znieść radości innych osób. Mój terapeuta nie jest w stanie mi pomóc. Tak naprawdę każdy tylko rozkłada ręce. Non-stop słyszę, że czas leczy rany, ale wiecie co, jest coraz to gorzej. Nie chcę się zabić, ale nie chcę też żyć, ponieważ każda kolejna minuta na ziemi to dla mnie piekło. Dodatkowo puszczają mi nerwy, kiedy myślę o tym gnoju, który mi ją odebrał i skasował swoją ciężarówką 3 samochody. Każdego pieprzonego dnia zwalczam w sobie chęć zemsty i nie wiem, jak długo jeszcze wytrzymam. Prawdziwym powodem, dla którego mam złamaną rękę, jest fakt, iż wiszę hajs jakimś typom spod ciemnej gwiazdy. A wszystko przez to, że próbowałem wyciągnąć mojego ułomnego brata z ciężkiej sytuacji. Pora na najlepszą kampanię antynarkotykową wszechczasów. Dragi mogą zniszczyć nie tylko wasze życie, ale również życie waszych rodzin. Pilnujcie się. Aktualizacja. Nadal żyję i postanowiłem odciąć się od mojego brata.
Nie zamierzam już nigdy więcej rozmawiać ani z nim, ani z ludźmi z jego otoczenia. Zniknę na jakiś czas, żeby odbudować swoje życie z dala od tego całego szamba. Mój dom jest obecnie na sprzedaż. Niby nic wielkiego, ale każdy, kogo znam, myśli, że po prostu się przeprowadzam. Tymczasem prawda jest zgoła inna. Zamierzam rzucić pracę i wyruszyć w podróż dookoła świata. Mam nadzieję, że uda mi się złożyć wypowiedzenie przed końcem roku. Trzymajcie za mnie kciuki. Co prawda, moja żona o tym wie, ale chyba nigdy nie odważyłbym się opowiedzieć nikomu innemu tej historii. No, chyba że anonimowo. Parę lat temu wraz z ukochaną przeprowadziliśmy się do domu jej rodziców, żeby zaoszczędzić trochę kaski. Uwierzcie, że początki były strasznie dziwne i niezręczne. Do rzeczy. Pewnego ranka obudziłem się, czując, że zaraz rozsadzi mi dupę. Z prędkością światła wyleciałem z sypialni, biegnąc na złamanie karku do łazienki, gdy nagle usłyszałem mojego teścia szykującego się do pracy. Pomyślałem sobie, cholera, przecież nie mogę się tak skompromitować już w pierwszych dniach naszego wspólnego mieszkania razem. Musiałem więc obmyślić jakiś plan. Padłem na genialny pomysł wypróżnienia się do kosza na śmieci. Wysypałem całą jego zawartość, a następnie opróżniłem swoje jelita. Po wszystkim podtarłem tyłek chusteczkami leżącymi obok, wstałem i zawiązałem worek na śmieci z dość niecodzienną zawartością. Musiałem już tylko pozbyć się dowodów. Nie mogłem zostawić tego zawiniątka nigdzie w domu, więc pomyślałem, że wyrzucę go w drodze do pracy. Zastanawiałem się nawet, czy nie podrzucić brązowej niespodzianki któremuś z sąsiadów, ale uznałem to za zbyt ryzykowne. Musiałem więc maszerować przez ponad 15 minut z kupą w kieszeni, żeby w końcu znaleźć idealny, oddalony od miejsca zbrodni kosz. W ramach wolontariatu jestem liderem kościoła. Miałem też w zwyczaju uczyć w szkółce niedzielnej, ale już tego nie robię. No, może poza doraźnymi zastępstwami od czasu do czasu. Przez jakiś czas nawet studiowałem w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, gdzie wybrałem kierunek związany z Greką w Nowym Testamencie. Poślubiłem też kobietę wychowaną w duchu chrześcijańskim i te same wartości wpajamy teraz naszym dzieciom. Problem w tym, że ja już nie potrafię wierzyć w Boga. Chciałbym, ale straciło to dla mnie sens. Jedyne co robię, to podtrzymuję iluzję swojej wiary, bo nie chcę skrzywdzić tych, na których mi zależy. Czuję się zupełnie tak, jakbym stracił przyjaciela, który był przy mnie przez 34 lata. Takiego, z którym byłem bardzo zżyty, który zawsze mnie wspierał i wiedział o mnie więcej niż ktokolwiek inny. Nawet nie mogę sobie pozwolić na opłakiwanie tej straty, ponieważ moi bliscy przyjaciele i rodzina wciąż wierzą, że on istnieje. Gdybym wyznał im, że odsunąłem się od niego, to z pewnością poczuliby do mnie ogromny żal. Gdy byłam małą dziewczynką w wieku 3 albo 4 lat, miałam przyjaciółkę, która często do mnie wpadała. Pamiętam, że zawsze chciała bawić się w budzie dla psa na ogródku, gdzie namawiała mnie na grę, w którą, jak twierdziła, grała codziennie ze swoim ojcem. Zabawa polegała na dotykaniu się w miejscach, w których żaden dorosły nigdy nie powinien dotykać dziecka. Moja mama uznała za dziwny fakt, że koleżanka zawsze chce się bawić w psiej budzie, dlatego też szybko się tej budy pozbyła. Na początku nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak niewłaściwa była ta zabawa i musiały minąć aż 2 dekady, żebym w końcu doszła do właściwych wniosków. Pewnego dnia po prostu mnie olśniło. Ta dziewczynka była molestowana przez swojego potwornego ojca, a ja nawet nie pamiętam jej imienia. Nigdy nie miałam odwagi, żeby porozmawiać o tym z mamą, nie wspominając już o tym, że nawet nie próbowałam odszukać mojej przyjaciółki z dzieciństwa. Nie macie pojęcia, jak cholernie jest mi wstyd za moje tchórzostwo. Okropnie boję się śmierci. Kiedy przypomina mi się, że kiedyś wszystko dobiegnie końca, momentalnie dostaję ataku paniki. Borykam się z tym od dziecka i pierwszy raz miało to miejsce w okolicy Świąt Bożego Narodzenia, przez co teraz mam do nich uraz. O mojej fobii nie wie nikt poza najbliższymi przyjaciółmi i czuję się z tym okropnie, bo każdy, z kim o tym rozmawiam, bagatelizuje mój lęk. Często słyszę, że to nic innego jak strach przed dorosłością, a prawda jest taka, że chodzi o tę pieprzoną śmierć. Odkąd jestem sam, coraz ciężej jest mi radzić sobie z tymi napadami. Już nie wiem, co mam robić. Pomocy. A jaki jest twój mroczny sekret?
Daj znać w komentarzu.